brak efektywnej organizacji pracy i niewystarczająca wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego. To najczęstsze problemy, z którymi stykają się młodzi samorządowcy. By ułatwić im przyszłą rolę, w sali widokowej Nidzickiego Zamku odbyło się spotkanie dla kandydatów do Młodzieżowej Rady. Celem warsztatów jest przygotowanie młodzieży do pracy na rzecz społeczeństwa, do pracy wolontariackiej, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda praca na rzecz innego człowieka. Dwudniowe warsztaty prowadzone przez księdza Przemysława Kaweckiego były doskonałą szansą na rozwój i wdrażanie własnych pomysłów przez młodych obywateli. Jeśli z tej grupy ma powstać Młodzieżowa Rada Miasta, no to staram się nauczyć ich wspólnej pracy przede wszystkim. No, my robimy to już ponad 10 lat, mamy taką radę tam w świecie, w którym ja funkcjonuję, więc wszystkie imprezy, wszystkie wydarzenia dla młodzieży przygotowujemy w ten sposób, że to młodzi nad tym pracują na tym etapie planowania, kreowania pewnych wydarzeń. Potem dajemy im odpowiedzialności, potem oni właściwie to wykonują z takim naszym lekkim nadzorem. Wiadomo, że młodego człowieka trzeba zabezpieczyć jakoś. I ja bym chciał taką wiedzę, czyli ten styl pracy przekazać też tutaj młodym ludziom w Nidzicy, czyli żeby oni samodzielnie nauczyli się diagnozować pewne problemy, pytając chociażby swoich rówieśników, czego tak naprawdę jest potrzeba w mieście. Potem, żeby nie tylko narzekali na to, że jest tak, a nie inaczej, albo tylko cieszyli się czymś, ale żeby z tej diagnozy jakby potrafili wyciągnąć odpowiednie wnioski. Młodzieżowe rady to organy doradcze samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. W Polsce obecnie funkcjonuje już ponad 150 organizacji działających w tej formule, a ich liczba z każdym rokiem wzrasta.